Rozdział czwarty. Nowe życie. Woda żywa. Ewangelia Jana daje nie tylko ważne wskazówki odnośnie Ducha Świętego, zwłaszcza rozdziały 14-16, lecz również odnośnie Jego działania. W rozdziałach 3, 4 i 7 Pan Jezus udziela nam ważnych pouczeń, mówiąc o Duchu Świętym. Nowe życie. Jana 3 rozdział. Wielkim tematem 3 rozdziału Ewangelii Jana jest narodzenie się z wody i z ducha. Nikodem, żydowski rabin, przychodzi w nocy do Jezusa, aby z Nim porozmawiać. Jednak Pan nie wdaje się w teologiczną dysputę, lecz bardzo szybko przechodzi do sedna problemu. Musicie się na nowo narodzić, werset 7. Widząc zdziwienie Nikodema, tłumaczy mu, jak człowiek może narodzić się na nowo, mianowicie z wody i z ducha, werset 5. Woda jest tutaj obrazem Słowa Bożego, przez które Duch Święty stwarza nowe duchowe życie. Źródłem życia jest sam Bóg, o czym czytamy w Ewangelii Jana, 1 rozdział, 13 werset. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Życie powstaje przez Ducha Bożego, co się zaś tyczy Jego charakteru, jest ono czymś zupełnie nowym. Zobaczmy 2 Koryntian 5,17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Z natury żaden człowiek sam z siebie nie posiada życia z Boga. Każdy z nas urodził się z grzeszną naturą. To dlatego potrzebujemy nowych narodzin, które są dziełem Ducha Bożego. Konieczność ta istnieje jednak nie tylko od przyjścia Pana na tę ziemię, lecz już od pierwszego upadku w grzech. Od 3 rozdziału 1 Księgi Mojżeszowej widzimy działanie Ducha Bożego w ludziach, ponieważ bez narodzenia się na nowo żaden grzesznik nie może zostać zbawiony. Dlatego w swojej rozmowie z Nikodemem Pan Jezus odnosi się do prawd znanych już w Starym Testamencie, i wyraża swoje zdziwienie, że uczony faryzeusz nie nadążał za tokiem jego myślenia i nie rozumiał jego słów. 3 rozdział Ewangelii Jana, werset 10. Za sprawą ożywiającej mocy Ducha Świętego możemy znaleźć się w posiadaniu nowego życia. Tym samym, co do zasady, stajemy się uzdolnieni do społeczności z Bogiem. Wierzący czasu łaski mają świadomość, że otrzymali nowe życie w jego najobfitszej formie, co Nowy Testament wyraża sformułowaniami życie wieczne i życie w obfitości. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 werset. To napisałem wam, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. 1 Jana 5,13. To głębokie przekonanie nie ma nic wspólnego z pychą czy zuchwałością, lecz z wiarą w Słowo Boże i Jego zapewnienia. Źródło wody żywej, Jana 4. 4 rozdział Ewangelii Jana prowadzi nas o krok dalej. Syn Boży, który stał się człowiekiem, siedzi zmęczony podróżą przy studni w Sychar, i prosi napotkaną kobietę o wodę do picia. W rozmowie z grzeszną kobietą słyszymy jego słowa. Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam,
nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Wersety 13 i 14. Słowa te pozwalają jeszcze głębiej poznać działania Ducha Bożego. Trzeci rozdział Ewangelii Jana uczy, że jedynie nowe, Boże życie pozwala poznać Boga i mieć z Nim społeczność. Nowe narodziny są tutaj niezbędnym wymogiem i punktem wyjściowym nowego życia. Potrzebujemy również wewnętrznej mocy, przez którą społeczność z Ojcem i z Synem może być praktycznie urzeczywistniana. Dokładnie o tym jest mowa w 4 rozdziale Ewangelii Jana. Pewien szanowany znawca Biblii powiedział: Bóg nie tylko daje nową naturę, ale również stosowną siłę, która w nas działa. Daje to, co udziela temu nowemu życiu mocy do działania i co jest źródłem wszelkiej radości, która należy do natury Boga. Nie chodzi tu zatem o otrzymanie życia wiecznego, lecz o dar Ducha Świętego. William Kelly. Źródło wody żywej jest zatem obrazem wskazującym na Ducha Świętego, który działa w nas jako moc. Nie chodzi tu o to, że On mieszka w nas jako Boża osoba, lecz że posiadamy Go w sobie jako Bożą moc. Tryskające źródło ma w sobie moc, by bez przerwy wytryskiwać do góry wodę. Takiego źródła mocy potrzebujemy, abyśmy mogli żyć w społeczności z Bogiem. Przy tym zwróćmy uwagę, że samo życie wieczne nie stanowi tej mocy, lecz Duch Święty. Życie wieczne w nas nie może być źródłem, ponieważ posiadamy je w zależności od obecności innego, daleko istotniejszego czynnika. To mieszkający w nas Duch Święty jest mocą, której potrzebujemy do napełniania naszego nowego życia. Związek między 3 a 4 rozdziałem Ewangelii odnaleźć można również w 8 rozdziale listu do Rzymian. W 2 wersecie Duch został przedstawiony jako nasze życie. Albowiem zakon Ducha żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, uwolnił mnie od zakonu grzechu i śmierci. Werset 4 mówi o Duchu jako działającej w nas mocy, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha. Teraz rodzi się słuszne pytanie. W jaki sposób działa owo źródło wody żywej, ta moc Ducha Bożego w nas? Jest to źródło radości, której punktem wyjściowym jest nieograniczona łaska Boża. Już w Ewangelii Jana 4, rozdział 10, werset Pan Jezus powiedział: Gdybyś znała dar Boży. Wyrażenie to kojarzyć nam się może automatycznie z Panem Jezusem. Porównaj Jana 3,16. Ale słusznie jest rozumieć przez nie sumę wszystkich błogosławieństw udzielanych przez Boga. Pan stoi tutaj przed nami jako dawca, a nie ktoś, kto stawia wymogi i żądania. Jest to niewyczerpalne źródło, które zaspokaja wszystkie pragnienia człowieka narodzonego z Boga. Jeśli jako dzieci Boże wciąż jeszcze odczuwamy pragnienie i pustkę, to zapewne wina leży po naszej stronie, ponieważ jesteśmy cieleśni i nie postępujemy według Ducha. Gdy jednak czerpiemy z wewnętrznego źródła, zostajemy pociągnięci ku górze, do zupełnej radości i wolności, niezależnie od tego, w jak trudnych okolicznościach się znajdujemy. Jest to źródło, które umożliwia nam w praktyczny sposób posiadanie relacji z Ojcem i Synem oraz uwielbianie Ojca. Duch Święty
prowadzi nas do uwielbienia i kieruje nami w uwielbieniu. Dla uniknięcia nieporozumień z wielkim niepokojem musimy tu zauważyć, że słowo uwielbienie doczekało się w dzisiejszym chrześcijaństwie końca czasów ogromnych i szeroko rozpowszechnionych nadużyć. W kręgach niekatolickich, tak zwanych ewangelicznych, powszechnie rozumie się pod tym pojęciem celowo zorganizowane spektakle wypełnione stymulowanymi przez człowieka, lidera lub liderów, emocjami, często ku zbiorowym stanom duchowych uniesień i ekstazy. Narzędziem takiego uwielbienia w cudzysłowiu są przygotowane uprzednio utwory, pieśni i inne środki wyrazu, zwykle w głośnej i emocjonującej oprawie muzycznej lub świetlnej, z użyciem środków technicznych znanych z zupełnie innych obszarów ludzkiej skażonej działalności artystycznej. Rzekomo biblijne podstawy takiego uwielbienia uzasadnia się powierzchownie różnymi odniesieniami do Starego Testamentu lub obrazami niebiańskich chórów z Księgi Objawienia. Pragniemy jednak podkreślić, że takie działanie oparte w rzeczywistości na oderwaniu od Słowa Bożego i niewiedzy co do tego, kim i jakim jest prawdziwy Bóg, ściąga na uczestników brzemię zbiorowej winy. Jak to czytamy w 3 Mojżeszowej 10 od 1 do 3. Synowie Aarona, Nadab i Abihu wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, tak że zmarli przed Panem. I rzekł Mojżesz do Aarona: oto co Pan rzekł. Na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. I Aaron zamilkł. I zamyka stopniowo na działanie Ducha Świętego. Dlatego miejmy na uwadze, Bóg jest Duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Jana 4,24. Zwróćmy więc szczerze duchowy wzrok na największą znaną nam manifestację prawdziwego uwielbienia Boga na życie i śmierć Jezusa Chrystusa. Porównaj Jana 12,27-28. Pełne prawdy najgłębszego oddania Bogu Ojcu, Jego sprawie i postanowieniom, pełne doskonałego posłuszeństwa i we wszystkim przyznawania Bogu takiego miejsca, na jakie rzeczywiście zasługuje, i to bez względu na zewnętrzny wydźwięk i konsekwencje. Ostatecznie weźmy też w rozważaniu tego tematu pod uwagę kluczowe wskazanie z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, 28 do 29 wersetu. Oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Chrześcijańskie uwielbienie odbywa się w duchu i w prawdzie. Jednym z najważniejszych aspektów pouczenia, jakiego Pan udziela w tym rozdziale, są bez wątpienia słowa, bo i Ojciec szuka takich jako czcicieli. Uwielbienie nie odbywa się zgodnie z ludzkimi przepisami, również nie według danych niegdyś przez Boga ceremonii starotestamentowych, lecz w wolności ducha. W taki sposób oddają cześć wyłącznie prawdziwi czciciele.
jakże dobrze jest należeć do nich. Reasumując, możemy stwierdzić, że w 4 rozdziale Ewangelii Jana Duch Święty został przedstawiony jako źródło naszej mocy i radości. Daje nam to praktyczną zdolność, aby w uwielbieniu mieć społeczność z Ojcem i Synem. Rzeki wody żywej. Ewangelia Jana, rozdział 7. W 7 rozdziale Ewangelii Jana Pan kontynuuje nauczanie na temat Ducha Świętego. Po raz kolejny mówi o żywej wodzie. Tym razem Słowo Boże jednoznacznie przedstawia Ducha Świętego. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wersety 37 do 39. Podczas czytania tych wersetów warto zwrócić uwagę na 3 ważne sprawy. Słowa te Pan Jezus wypowiedział w ostatni dzień Wielkiego Święta, Święta Szałasów. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w żydowskim kalendarzu. Dla Izraelitów dzień wielkiej radości i wdzięczności, gdyż święto to obchodzono po zakończeniu żniwa i winobrania. Jakie to znaczące, że akurat tego dnia Pan Jezus woła: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Błogosławieństwo, o którym mówi tutaj Pan, wykracza poza wszelkie ziemskie błogosławieństwa i nie jest od nich zależne. Słowa te Pan Jezus wypowiedział 8 dnia święta. Liczba 8 w Słowie Bożym mówi niemal zawsze o czymś nowym. O czymś, co może być powiązane z tym, co stare, ale jednak oznacza nowy początek. Duch Święty był co prawda znany już w Starym Testamencie, ale tutaj zostaje przedstawiony w zupełnie innym charakterze. Pan Jezus obiecał dać Ducha tym, którzy w Niego wierzą. W Starym Testamencie nie znano takiego błogosławieństwa. To dlatego werset 9 podkreśla fakt, że Duch Święty nie był jeszcze dany, ponieważ Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wypełnienie tych słów znajdujemy w Dzień Pięćdziesiątnicy w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich. Po trzecie, w rozdziale 4 Ewangelii Jana mieliśmy do czynienia z Synem Bożym rozmawiającym z Samarytanką przy studni Jakuba. Natomiast tu przedstawiono niechcianego Syna Człowieczego. Odrzucony przez grzeszny świat, umarł, został pogrzebany, zmartwychwstał i wstąpił do chwały niebios. Jako wywyższony Syn Człowieczy zesłał Ducha Świętego, aby połączyć ze sobą wierzących. Można powiedzieć, że Duch jest Bożym spoiwem między Nim a nami. Stanowisko, jakie nasz Zbawiciel zajmował niegdyś na ziemi, jest dzisiaj naszym stanowiskiem. W analizowanej scenie widzimy Pana Jezusa jako tego, który może zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Tak brzmi Jego zaproszenie. Bo któż mógłby zaspokoić pragnienie duszy, jak nie On? Jednak On czyni jeszcze więcej. Wraz z Duchem Świętym daje nam pełnię błogosławieństw. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Zatem z jednej strony Duch Święty jest źródłem radości i błogosławieństwa dla nas samych, z drugiej zaś błogosławieństwo to przenosi się na innych. Błogosławieństwo dla nas samych.
Pomyślmy najpierw o dwóch sprawach. Jak już zauważyliśmy, Duch Święty łączy nas z przebywającym w chwale Chrystusem. Unosi nasze myśli ku górze, zaznajamia nas z chwałą i błogosławieństwami nieba, abyśmy potrafili radować się nimi. Pragnie wzbudzić w nas zainteresowanie sprawami, w których nasz Pan znajduje całkowite zaspokojenie. Skoro tak rzadko o Nim myślimy, to czyż nie jest tak dlatego, że w nikłym stopniu dajemy się wypełnić rzekami wody żywej? Zajmowanie się Chrystusem w chwale pozwala nam zobaczyć świat z innej perspektywy. Niewątpliwie z punktu widzenia wiary przedstawia on pustynię, ale jednocześnie możemy powiedzieć wraz z synami Koracha, gdy idą przez wyschłą dolinę, wyda się im obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Psalm 84,6. Orzeźwienie to pragnie darować nam Duch Święty. Błogosławieństwo dla otaczających nas ludzi. Z wnętrza Jego popłyną wody, rzeki wody żywej. To następstwo faktu, że mieszka i działa w nas Duch Święty. Kiedy tylko pozwolimy, by nas wypełniał. Duch jest nie tylko źródłem błogosławieństw dla nas samych, lecz również dla naszego otoczenia, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Główną myślą tego wersetu jest świadectwo wobec innych. Radujemy się naszym uwielbionym Panem i jednocześnie jesteśmy gotowi, by składać o Nim świadectwo. W nas samych natomiast mieszka osoba. Tkwi moc, która uzdalnia nas, byśmy dzielili się z innymi tym, co wypełnia nasze wnętrze. Gdy nasze serca zostają wypełnione po brzegi Panem, wypływa z nich duchowe bogactwo ku innym. Jeżeli często żalimy się, że nasze świadectwo jest słabe i pozbawione mocy, to czy nie jest tak dlatego, że nie pozwalamy Duchowi, aby wypełnił nas wspaniałością naszego Pana? Chcielibyśmy szczerze zastanowić się nad tym pytaniem. Czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że Bożym celem dla naszego życia jest, byśmy pozostawali stale pod wpływem Ducha Świętego? Tylko wtedy Bóg będzie mógł wypełnić nas chwałą naszego Pana tak dalece, abyśmy z jednej strony zostali doprowadzeni do uwielbienia, a z drugiej byli błogosławieństwem dla naszego otoczenia. Nie traćmy tego celu sprzed oczu.